Cześć, dziś witam się z Wami z pewnego bardzo ciekawego osiedla w Katowicach. Jest to Nikiszowiec. Bardzo znane takie turystyczne osiedle z uwagi na przepiękną, tutejszą, bardzo charakterystyczną architekturę. Osiedle to ma bardzo specyficzną architekturę. Znajdują się tutaj budynki mieszkalne, tak zwane familoki, czyli budynki takie przykopalniane, skąd ludzie głównie pracowali w przemyśle ciężkim i one są z czerwonej cegły, mają białe okiennice i właśnie kolorowe framugi. Na Nikiszowcu bardzo charakterystyczne są czerwone, ale ogólnie na Śląsku można spotkać też niebieskie czy zielone. Osiedle Nikiszowiec było to osiedle robotnicze dla górników kopalni Gisze, które zostało wybudowane w latach 1908-1918. Czyli powstało w ciągu I wojny światowej i jak wiadomo były wtedy bardzo ciężkie warunki. Wielu mężczyzn trafiło do wojska i przez to wydobycie węgla w tej kopalni Gisze, która się tutaj znajdowała, spadło o około 30%. Przez co do pracy zaczęto przyjmować również kobiety i dzieci w wieku od 14 nawet do 16 lat. Wojenna rzeczywistość sprawiła, że tutejsze osiedle miało kłopoty z zaopatrzeniem w żywność. Zaczęło być wiele chorób wynikających z niedożywienia, a także braki opieki lekarskiej. Górnicy zaczęli strajkować, domagali się m.in. skrócenia czasu pracy, lepszego zaopatrzenia w żywność i podwyższenia zarobków. Niestety w chwili kończenia wojny na Nikiszowcu wybuchła epidemia tyfusu. Po I wojnie światowej miały miejsce powstania śląskie, ponieważ Ślązacy chcieli przyłączyć się do Polski i przez to chwytali za broń, efektem czego w czerwcu 1922 roku zostali przyłączeni do II Rzeczpospolitej. Niestety nie było im lepiej, wciąż pogarszały się warunki żywieniowe, była redukcja zatrudnienia w kopalni i niestety również obniżenie płac. Nadeszła II wojna światowa i Nikiszowiec znalazł się pod okupacją. Rozpoczęło się prześladowanie polskich patriotów, wszystkie ulice zostały zmienione na niemieckie nazwy, było niszczenie polskich szyldów i niszczenie symboli narodowych polskich. Niemieccy okupanci zarekwirowali na cele wojenne 4 dzwony z kościoła świętej Anny, zostawili w nim najmniejszy, który ważył prawie 600 kg. Dzwony, które zostały zabrane, zostały przetopione na cele wojskowe, prawdopodobnie celem wytworzenia amunicji. Podczas okupacji miała miejsce rejestracja ludności, ponieważ większość osób z Nikiszowca określiła swój język jako śląską gotkę, czyli etnodialekt śląski, po prostu dialog, gwarę śląską, to automatycznie władze III Rzeszy przypisywali im niemiecką narodowość. No i niestety przez to rekrutowano mężczyzn do Wehrmachtu, a do kopalni ponownie musiały zacząć uszczęszczać kobiety i dzieci. Jeżeli chodzi o czasy obecne, to osiedle jest turystyczną atrakcją miasta Katowic. Odbywają się tutaj śluby, a przede wszystkim sesje zdjęciowe, także plany do zdjęć i filmów. Odbywają się wystawy, jarmarki, na przykład świąteczne. Niestety występują tutaj problemy społeczne na skutek upadku zakładów państwowych, które właśnie dawały pracę, jak pierwsza kopalnia Gisze, a także przekształcona później na kopalnię Wieczorek. 14 stycznia 2011 roku osiedle zostało uznane za pomnik historii. Na Nikiszowcu znajdziemy takie bardzo ładne, eleganckie przejścia. Zobaczcie, jak one są ładnie zrobione. Wielkie brawa dla architektów, którzy zresztą byli uznani. I tutaj po prostu pomiędzy tymi budynkami, pokażę Wam tak dyskretnie, są takie podwórka. I po prostu tutaj życie mieszkańców toczy się w tych podwórkach. Tam dalej widzę, że jest również plac zabaw dla dzieci, samochody mieszkańców. I to jest po prostu takie, wiecie, osiedle. I z każdego takiego osiedla, takiego placu jest wejście do drogi głównej. I właśnie tutaj jest kilka takich osiedli. Jesteśmy w Zabiu pod Domem Muzyki i Tańca. Wybieramy się właśnie na koncert zespołu Akantus. Chciałam Wam pokazać, co mam na sobie. Ogólnie większość tej stylizacji jest kupiona tak naprawdę w takich mniejszych butikach, w mniejszych sklepikach, więc ciężko mi tutaj podać dokładnie nazwy, ale chociaż torebka jest z Mokito, to Wam podpowiem. A teraz idziemy się ukulturalnić. Moc, rozwaj to, co się tli.
się udał, był przedni, bardzo się cieszę, że mogłam posłuchać Acanthusa na żywo, było to niesamowite przeżycie. A teraz zbieram się do pracy i po pracy mam wyjazd służbowy do Rzeszowa, więc w najbliższym czasie nie będę się tam nic odzywać. Powiem Wam, że naprawdę w najgorszym okresie dla mnie, jakim mógł się trafić, jest ten wyjazd, bo muszę tam jechać w okularach na nosie. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego mam okulary tak przez cały ten weekendowy vlog. Już w zeszłym weekendowym vlogu on się tak skończył, że ja Wam mówiłam, że w tym tygodniu, w piątek mam badanie okulistyczne. Właśnie pod kątem tego, czy mogę być zakwalifikowana do korekcji wzroku. I przed tym badaniem przez tydzień nie można zakładać soczewek kontaktowych. Już sam fakt tego, że ja do pracy muszę jeździć w okularach, jest dla mnie troszeczkę takim dyskomfortem. No ale jak trzeba, to trzeba. Motywuje mnie to bardzo, ta myśl, że to jest przecież tylko tydzień, a być może jeżeli się okaże, że mogę być zakwalifikowana do tej korekcji, to będę miała w ogóle spokój od okularów już na taki dłuższy czas. Powiedzmy, jeżeli by dobrze siadło, to może i do końca życia by mi krótkowzroczność nie wróciła, czyli tą wadę, którą mam teraz. Może gdzieś tam już jak będę w bardziej dojrzałym wieku, zacznie mi się ta tak zwana dalekowzroczność, czyli ta, jak to się mówi, dalekowzroczność w starczach, czyli ta konkretnie, która się pojawia, wiecie, w takim już wieku dojrzałym, że wszyscy tak trzymają gazetę, czy jakąś etykietkę, tak muszą dłużej, dalej na wyciągnięcie ręki sobie oddalać, bo nie widzą tak z bliska, ale to by dla mnie nie był problem. No a wtedy się wiadomo, okulary tylko zakłada gdzieś tam do czytania, a mi okulary po prostu bardzo w życiu przeszkadzają, jeżeli chodzi o ogólnie funkcjonowanie, no wyobraźcie sobie, ja w tym momencie, gdybym, nie wiem, coś mi się stało z okularami, by mi się potrzaskały, a powiedzmy, no tak, teraz jadę, no to nie zabieram ze sobą soczewek, no w sumie może bym powinnam zabrać ze sobą, widzicie, dobrze, że siadam do nagrywania tego vloga, tak awaryjnie może, żeby zabrać, bo jeżeli mi się potłukną te okulary, to ja w tym momencie jestem osobą niewidomą. Ja bym się nie odnalazła, ja bym, nie, już nie mówię o prowadzeniu samochodu, ale ja bym nie była w stanie nawet, nie wiem, odczytać na jakimś przystanku autobusowym, dokąd jedzie, gdzie ja mam jechać, po prostu nie widziałabym nic kompletnie. Jedynie takie po prostu kolorowe plamy. Więc jest to straszna wada i muszę Wam powiedzieć, że ja też jako dziecko, bo ja tą wadę mam od wielu, wielu lat, już od przedszkola noszę okulary, jako dziecko, kiedy ja się, bo muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie II wojny światowej i obozów koncentracyjnych, to rodzice bardzo szybko i bardzo dosadnie mnie uświadomili, czym były obozy koncentracyjne. Ja byłam w trzeciej klasie podstawówki, kiedy mnie wzięli do Auschwitz. Więc muszę Wam powiedzieć, tak jak ja przeżyłam ten wyjazd, wiecie, dziecko, normalnie dziecko gdzieś około w szóstej klasie podstawówki zaczyna się uczyć, że było coś takiego jak wojna, pierwsze tematy obozy koncentracyjne, dopiero gdzieś w gimnazjum pierwszy raz jedzie do Auschwitz. A ja byłam wtedy w trzeciej klasie podstawówki. I ja tak naprawdę no, wiedziałam, że było coś takiego jak II wojna światowa, że to było coś strasznego. Chyba kojarzyłam postać Hitlera, ale wiecie, jeszcze nawet nie miałam takiej świadomości, czym to naprawdę było. I w momencie tego zetknięcia się z tymi strasznymi zdjęciami tych głodujących ludzi, to tak mną wstrząsnęło i zwłaszcza to, że ja wtedy zobaczyłam te takie ogromne hołdy, chciałabym się powiedzieć, takie góry obuwia i właśnie okularów i szczoteczek do zębów. I ja sobie wtedy uświadomiłam, że gdyby mnie do takiego obozu zagonili, wzięli, zabrali, bo nikt na to nie miał po prostu żadnego wpływu, po prostu cię wyłapywali i daliby mnie do takiego obozu, zabrali mi okulary, to ja sobie wtedy, do mnie to trafiło już właśnie w takim młodym wieku, że ja bym poszła do tej komory gazowej. I słuchajcie, to była myśl, która mi towarzyszyła niemal przez całą edukację, bo jednak przez całą edukację gdzieś tam powraca ten temat II wojny światowej, więc niezależnie od tego, czy to była temat II wojny światowej jeszcze w podstawówce, w tej szóstej klasie, czy w gimnazjum, czy nawet w liceum, gdzie pamiętam na języku polskim, w pewnym momencie było strasznie dużo lektur właśnie o tematyce takiej obozowej. Cały czas gdzieś strasznie mnie to uderzało, że ja jestem osobą takim człowiekiem gorszego sortu, że ja bym po prostu była mięsem armatnim, prosto do gazu, do niczego niezdatnym człowiekiem. Więc to już bardzo gdzieś tam mi na psychikę działało zawsze, że ja chcę wrócić do pełnej sprawności, skoro są takie możliwości w obecnych czasach. Plus potem, kiedy już jakby człowiek przestał cały czas myśleć o tej II wojnie światowej, bo już zajął się pracą i gdzieś to raczej temat II wojny światowej do mnie powracał tylko i wyłącznie w momencie, kiedy
kiedy chciałam coś na ten temat posłuchać i wiadomo, teraz już jestem osobą dorosłą, więc trochę ta moja psychika nie jest aż tak wrażliwa, już wiem, z czym się to wszystko wiąże. Więc bardziej zaczęłam zauważyć takie aspekty, że okulary są dla mnie niewygodne, widzę tylko to, co mam przed sobą, ostre, wszystko, co jest dookoła, jest rozmazane. Czasy szkolne, kiedy dostałam piłką w okulary, one się na przykład gdzieś czasami przekrzywiały, to były dodatkowe koszty naprawy takich okularów, zmiany tych szkieł. Ja wiedziałam, że rodzice muszą wykładać dużo pieniędzy na mnie i miałam z tego powodu też gdzieś takie uczucie, że wiecie, że jestem takim piątym kołem u wozu, do którego trzeba tylko dopłacać i dopłacać. Więc te okulary przez całe moje życie były takim powodem, dla którego ja się czułam gorzej, mam kompleksy, zwłaszcza kiedy zakładam okulary, ja się czuję bardzo źle ze sobą, nie chcę nawet patrzeć w lustro, nawet nie chcecie widzieć, jak wygląda w tym momencie kwestia tego, że ja nakładam makijaż, bo jest mi strasznie ciężko bez okularów nałożyć makijaż, równomiernie go rozprowadzić, a w okularach jest to ciężkie, żeby nawet sobie brwi zrobić, bo cały czas gdzieś kredką uderzam o te okulary, palcują się. To jest tragedia, nienawidzę okularów. Nienawidzę i dlatego wy mnie nigdy w okularach nie widzicie, bo ja też nie chcę się wam pokazywać w okularach. No ale że teraz po prostu już mam taką sytuację, że muszę to przeboleć, no to już okej, aż wiecie, ja do wszystkich swoich kompleksów podchodzę w taki sposób, że one mi życia nie przesłaniają. Jak coś jest, no nie wiem, mam na przykład tak teraz okulary, no nie mam innej możliwości, muszę w nich chodzić, no to już okej, to się wam pokażę, to już wam na ten temat poopowiadam. Nie jest to tak, że będę się zakrywała czy ściągała okulary do nagrywania vlogu, chociaż zdarzało mi się to już tak wcześniej, że jak tam jakieś krótkie urywki miałam nagrać, a nie chciało mi się soczewek zakładać, to po prostu ściągałam okulary, ale już nie będę cyrkować. Okej, jest to mój kompleks, dobra, ale nie robię z tego wielkiej paniki, biorę się za siebie, zrobimy tą korekcję wzroku, albo laserową korekcję, albo może się okaże, że trzeba będzie tam wszczepić soczewkę, która będzie korygowała wzrok. Zobaczymy, po prostu wszystko zależy od tego, co pani doktor powie. No, więc będę wam po prostu też dawała znać. Mam nadzieję, że będę wam mogła powiedzieć, że jestem zadowolona z zabiegu. Mam taką nadzieję, że chciałabym wam się tak pochwalić, że mimo tego, że mam bardzo dużą wadę wzroku już od wielu, wielu lat i też od 14 lat noszę soczewki kontaktowe, to, że jednak było mi dane zrobić tą operację, że wszystko będzie w porządku. Trzymajcie za to mocno kciuki. No ja tymczasem jadę do Rzeszowa, więc nie będę się do was przez jakiś czas odzywać, ale zobaczycie już mnie za chwilkę, bo pewnie pod koniec tygodnia do was wrócę. No więc do zobaczenia za chwilę. Powróciłam z wojaży, a więc najwyższa pora sprawdzić, co na naszej aukcji charytatywnej. Już wam mówię, o co chodzi, bo być może nie wszystkie z was wiedzą, natomiast podejrzewam, że te z was, które oglądają weekendowego vloga, no to już kojarzą. 2 tygodnie temu opublikowałam w filmie, w weekendowym vlogu rozdanie, ale nie informowałam o nim nigdzie indziej, bo chciałam, żeby to było tylko dla tych osób, które mnie oglądają systematycznie, które też oglądają na przykład te weekendowe vlogi, czyli takie osoby, które są gdzieś tam najbliżej z tym moim kanałem, z tą moją twórczością gdzieś tak zżyte. Chciałam, żeby to była taka nagroda właśnie dla tych osób. I właśnie opublikowałam tam informację, że robimy rozdanie i po prostu rozdanie miało polegać na tym, że wpłacacie złotówkę na kotka. To był kotek frędzelek, który miał uszkodzony kręgosłup i wysyłacie mi potwierdzenie przelewu na pocztę, na maila, którego specjalnie utworzyłam tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie takiego rozdania. No i właśnie w tym momencie wchodzę na tą aukcję i słuchajcie, już jest 122,7, czyli prawie 123%. Przekroczyliśmy już tą kwotę, która była wymagana. Jest to nie tylko i wyłącznie oczywiście nasza pomoc, ale też osób, które po prostu sobie tam wchodzą na się pomaga. Nie, przepraszam, na ratujemy zwierzaki. I właśnie tutaj wspierają. Niemniej jednak cieszę się, że mogłyśmy dołożyć taką nie tyle cegiełkę, co myślę, że taki całkiem porządny, duży pustaczek do tej aukcji i mam nadzieję, że frędzelek odzyska zdrowie. A teraz będziemy losować osobę, która wygra to rozdanie. Tutaj jest nasz frędzelek i możecie zobaczyć, prawie 123% uzbierane, więc dziewczyny, naprawdę bardzo, bardzo ładna kwota, możemy być z siebie dumne.
Tutaj też zdjęcie właśnie, jak go pani znalazła w takim kąciku z tym uszkodzonym kręgosłupem. Biedny nie mógł w ogóle wstać na łapki. Więc mam nadzieję, że teraz tam operacja, rehabilitacja, że to wszystko dobrze pójdzie i właśnie, że ta zebrana kwota pomoże, gdzieś tam pokryje może nie tylko koszty samego zabiegu, tylko właśnie też to, co się wiąże po tej operacji. Może jakieś specjalistyczne karmy, może właśnie jakieś opatrunki, coś, co będzie po prostu konieczne przy takim zabiegu. Mam nadzieję, że to też właśnie tak wspomoże. Natomiast przejechałam sobie tak tutaj niżej i sprawdzam, kto co, czy coś napisał, właśnie jak tutaj, kto tam wpłacał, tak byłam ciekawa i zobaczyłam, że mój Adrian też wpłacił, napisał właśnie jako swój nick takie powiedzonko, które właśnie ja zawsze go tak nazywam i przez to ja się zorientowałam, że to on i zobaczyłam, że też wpłacił i napisał: pomagam z kosmetologia naturalnie, i powiem wam, że tak się wzruszyłam, że po prostu szok, taka miła niespodzianka. No i cóż, przejdźmy może już do tego losowania osoby, która powinna wygrać nasze rozdanie. Jeszcze nie zdążyłam odczytać wszystkich wiadomości. Przesłałyście mi mnóstwo pozytywnej energii, mnóstwo dobrych słów, więc jest mi bardzo, bardzo miło. Na pewno wszystkie te maile przeczytam, natomiast już bardzo chciałabym wyłonić zwycięzcę. I teraz to zrobimy. Dobrze. Więc zrobimy to rozdanie tak, że ja ściągnę okulary, więc kompletnie nie będę nic widziała. Dla tych z Was, które nie wiedzą, jak to jest mieć wadę wzroku, podpowiem, że po prostu nie widzę kompletnie żadnych szczegółów, jakieś delikatnie może kontury, po prostu wszystko jest dla mnie kolorowymi plamami, przez co jestem się w stanie zorientować plus minus, co gdzie jest i co czym może być. Niemniej jednak w ogóle nie widzę żadnych szczegółów, żadnych liter, zwłaszcza takich malutkich na ekranie, więc jeżeli ściągam okulary, to prawdę, ja naprawdę nic nie widzę. Jeżeli jesteście ciekawe, jaką mam wadę wzroku, tak dla potwierdzenia, na jednym oku mam minus 7,5, na drugim minus 5,25, więc mam bardzo dużą wadę. Zostawiam tu okulary, żebyście miały pewność, że nie mam nic faktycznie na nosie. I tak, ponieważ jeżeli chodzi o te maile, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj widzę, że są takie zielone przyciski. Ja sobie będę losowo je naciskać, żeby wybrać kartę jakąś jedną, gdzie mam jakiś już zbiór maili, bo nie mogę niestety wszystkich na jednym sobie tak dać, jakby na jednej tej karcie. I później wśród tej jakby karty będę też tak trochę losowo wybierać właśnie osobę, która otrzyma nagrodę. I teraz tak, bo ja w ogóle nie widzę kursora, tylko widzę, jak coś mi podświetla, że zmienia kolor, nie? To tam podejrzewam, że jest kursor. O, coś tu widzę, że mi miga. Dobra, więc odliczamy od 5. Ja sobie będę po prostu tak na migi, po prostu na czuja klikać. Nie wiem, czy kliknę, czy nie kliknę. Uwaga, zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, mamy tu jakąś kartę. Przesuwa mi się, dobra, widzę, że się przesuwa, więc po prostu ruszam kółeczkiem od myszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i klikam. Coś mi się podświetliło. Dobra, to teraz, żeby przeczytać, zakładam swoje bryle. Tak, Tosiu, i tak, Monika WP, już tu mówię. Więc tak, jest to Monika, która wpłaciła nam tu 5 zł. Ja się z Moniką skontaktuję po prostu mailowo. Skontaktuję się z Moniką mailowo, natomiast jeżeli jesteś Moniką, masz na imię Monika i nie wiesz, czy być może to do Ciebie dotarła, ma dotrzeć ta nagroda, to umówmy się tak, że sprawdź maila. Jeżeli nie otrzymam żadnej informacji od osoby, z którą się tutaj kontaktowałam mailową, być może właśnie to jesteś Ty, droga Moniko, więc sprawdź, czy tam gdzieś moja wiadomość nie trafiła do spamu. A w razie, gdyby nikt się nie odezwał, no to zrobimy sobie ponowne losowanie. Natomiast jeżeli się ktoś odezwie, umówmy się, że tutaj dostaniecie informację, co robimy dalej. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i teraz idę czytać te wszystkie wiadomości, które do mnie wysłałyście. Jest mi bardzo, bardzo miło. Tak, i widzimy się jutro. Czytam tak sobie te Wasze wiadomości, które tutaj przysłałyście na tą pocztę, łącznie z tymi potwierdzeniami przelewu. I dziewczyny, wiele z Was na przykład pisze coś takiego, że nie wiem, na przykład jestem przed wypłatą, więc przepraszam, że tak malutko, ale słuchajcie, to nie jest ważne. Ja Was prosiłam o złotówkę, więc ta złotówka bardzo dużo dała.
I nieważne było, kto ile ma i kto ile może dać, bo tu nawet nie chodzi o to, kto ile może dać. Najważniejsze, że to zrobi i że da chociażby tą złotówkę. Bo właśnie o to chodzi, że wiele osób, ja widzę to po tych waszych wiadomościach, nie zdaje sobie sprawy, jak duża jest siła w grupie. I w momencie, kiedy ja wiedziałam, że wybiorę taką zbiórkę, która nie jest po pierwsze jakoś strasznie bardzo dużo wymagająca, że tam trzeba jakoś bardzo dużo tysięcy. To były koło 2000 zł musiałyśmy, tak, mam to otwarte. Tak, trochę koło 2000 miałyśmy uzbierać. Więc ja wiedziałam, że przy tej waszej ilości, kiedy wpłacicie tą złotówkę, to jesteśmy w stanie osiągnąć ten próg 100 zł. Przepraszam, nie 100 zł, tylko 100%. A tutaj się okazuje, że powpłacałyście nawet po troszeczkę więcej. Ktoś jeszcze obcy się podokładał i udało się nam wszystkim razem zebrać te 123%. Więc dziewczyny, w kupie siła. I nieważne, naprawdę nieważne, czy dałyście złotówkę, czy dałyście 3 zł, czy dałyście 5 zł, czy nawet były wyższe wpłaty. To nie jest istotne, kto ile dał, bo to jest wiadomo, że każdy ma czasami lepszy dzień, tydzień, miesiąc, gorszy. Każdy ma inne możliwości, ale najważniejsze jest to, żeby dać cokolwiek. W ogóle czasem są takie inicjatywy, jest takie, nie pamiętam, fundacja Ogonek bodajże, czyli po prostu taka resztka z wypłaty, jaka zostaje zazwyczaj po przecinku. Nie wiem, jeżeli ktoś zarabia 1400 zł, nie, inaczej, jeżeli ktoś zarabia 1432 zł, 60 groszy, to te 2,60, żeby przekazywać właśnie na fundację Ogonek. Czyli wiecie, taka resztka z wypłaty, która tam zostaje, która jest tak naprawdę taka naprawdę bardzo mało istotna, a zobaczcie, jakby co miesiąc tak każdy dał te 2,60, czy nawet tą złotówkę. To naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. I my tutaj również udowodniłyśmy, popatrzcie, co to się robi. Kto tu ma kocią pupkę? Wy również udowodniłyście, że właśnie w grupie siłę udało nam się, więc absolutnie ja tutaj nie chcę słyszeć i nie chcę żadnych tłumaczeń, że przepraszam, że nie mogłam więcej, bo to nie jest absolutnie ważne, czy mogłaś więcej, czy nie mogłaś więcej. Ważne, że dałaś tyle, ile mogłaś, albo nawet tą podstawową złotówkę o tyle, ile prosiłam, bo to było ważne, żeby dać po prostu złotówkę. I wiecie co? Bardzo mi się podobała ta inicjatywa i wydaje mi się, że na pewno teraz, jak będę organizowała jakieś rozdania, to właśnie coś w ten deseń. Na pewno będą się właśnie tego typu zbiórki charytatywne przewijały teraz, jeżeli chodzi o moje rozdania, bo uważam, że zrobiłyśmy naprawdę świetną robotę i myślę, że to było bardzo znacznie wiele dało, niż samo na przykład, nie wiem, napisz w komentarzu, dlaczego chciałabyś otrzymać ten zestaw, czy dlaczego lubisz kosmetyki naturalne. No można tak robić, ale myślę, że ta aukcja i to wsparcie Frędzelka dało nam wszystkim znacznie dużo więcej dobrego zrobiło, więc chyba też po prostu będę teraz się starała w taki sposób robić rozdania. No, wzruszyłam się, naprawdę powiem Wam, że wzruszyłam się całą tą sytuacją, więc już nie przedłużam, bo jest troszeczkę nudnawo, ale jeszcze raz, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kolejny dzień i tym razem mam dla Was unboxing. Niestety już jest przesyłeczka otwarta, bo się zapomniałam, zaczęłam otwierać, patrzeć co to jest, bo się nie spodziewałam przesyłki. I po prostu zapomniałam, że najpierw powinnam zrobić unboxing, więc jak się tylko zreflektowałam, myślę, dobra, nie otwieram tego, zostawiam. Dosłownie tylko zobaczyłam, co to jest i wyciągnęłam kilka kosmetyków, a więc już przechodzimy do tego, co tutaj jest. Jest to paczuszka ze sklepu Ekozuzu i są tutaj kosmetyki Cooler Caramel. Pędzelek Kabuki. Osobiście bardzo lubię właśnie nakładać minerałki przy pomocy pędzli Kabuki, ten jest taki fajny, na przykład do podróży, gdybyście potrzebowały, taka miniaturka. Dalej. Przepraszam. Paletka. I nie wiem, czy pamiętacie, ja Wam mówiłam, że mam taką swoją ulubioną paletkę cieni z Cooler Caramel. Czterech cieni w kolorze brązowym. I to jest, właśnie chcę wypróbować, czy to jest całkowicie inna paleta w innych odcieniach brązów, czy jest to po prostu te same kolory, tylko że i inne opakowanie, bo Cooler Caramel aktualnie przechodzi rebranding i mają być takie białe opakowania, które bardzo pasowują się w mój gust. Jak sobie patrzę na te kolory, to wydaje mi się, że to jest całkowicie inna paleta. Natomiast chciałabym zrobić takie porównanie. Zobaczymy sobie do tamtej czwóreczki, a do tej. Następnie, a wiem, to jest taki preparat do skórek i paznokci. Ja Wam pokazywałam bardzo fajny preparat firmy Sobioetic i on mi mega pasował. On był mega wydajny, cały okres taki zimowy
Tosia się dobiera do paczki. Cały okres zimowy, tamten, taki, ta kuracja do skórek i paznokci, ona u mnie się bardzo dobrze spisywała. W ogóle nie miałam problemu z suchymi skórkami wokół paznokci. Jak tylko raz dziennie sobie tamtą kurację zrobiłam. Natomiast żona już się wykończyła, postanowiłam spróbować jakąś alternatywę. I ponieważ jestem ogólnie zadowolona z kosmetyków Cooler Caramel, no to pomyślałam, spróbujmy też coś z ich pielęgnacji. Pomadka w odcieniu 287. I to jest pomadka w takim bardzo ładnym odcieniu chłodnego różu, chociaż on nie jest taki ultra chłodny. Jest taki bardzo naturalnie wyglądający na ustach. Ja bardzo lubię tę pomadkę właśnie stosować sobie tak na szybko, kiedy nie mam lusterka przed sobą, chcę, żeby te usta jednak ładniej się prezentowały, żeby był taki naturalny efekt. Na przykład gdzieś na wyjazdach, jak jestem, nie chcę na przykład nosić takiej pomadki, bo wiadomo, to wymaga pewnego rodzaju kontroli, patrzenia w lusterko, jak się wygląda. A ta jest taka, że na szybko można posmarować i zawsze te usta wyglądają troszeczkę lepiej, bo gdzieś ten kontur jest zaznaczony, kolor jest ujednolicony. To jest numer 285 i to jest odcień bardziej nudziakowy, bledszy. Obawiam się, że jeżeli o mnie chodzi, on chyba będzie zbyt ceglasty, ale spróbuję, zobaczymy, kto wie, bo ja się trochę boję takich pomarańczowych odcieni, ale kiedy zdarzyło mi się wypróbować, to okazywało się, że nawet całkiem spoko to wygląda, więc nie warto się zamykać we własnym światopoglądzie, warto testować nowości. Baza, o, to może być też ciekawe. Zobaczcie sobie. Baza numer 62. No, ciekawy kosmetyk. Akurat bazy pod cienie poszukuję, więc kto wie, może się okazać, że to będzie mój ulubieniec, bo aktualnie po prostu używam sobie bazy, która jest do całej twarzy, na okolice oka pod cieniem i używam też Cooler Caramel rozświetlającej i ona się spisuje fantastycznie, ale to nie jest poprawne stosować kosmetyki, które są do całej twarzy, na okolice oczu, bo jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy, do oczu, one mają po prostu inną kategorię czystości. Te, które są do oczu, muszą być zdecydowanie, mają bardziej restrykcyjne wymogi, jeżeli chodzi o czystość mikrobiologiczną kosmetyku. I kosmetyki dla dzieci właśnie też należą do tej kategorii takiej szczególnej czystości. Dlatego raczej powinno się na okolice oka stosować osobne kosmetyki, dedykowane właśnie na tę stronę ciała. To jest 843 i to jest matowy błyszczyk. Uwielbiam te matowe błyszczyki. 843 to jest ten, który mam aktualnie na ustach. Tak. To jest ten, który mam aktualnie na ustach. Nie wiem, jakieś takie zwieszenie chwilowe załapałam. Natomiast bardzo też lubię z tych matowych błyszczyków numer 845. Wygląda bardzo podobnie, tylko ma ciut troszeczkę bardziej taką żywą nutę, bardziej taką ciepłą. Nie jest to pomarańcz, absolutnie, wciąż to jest róż, ale troszeczkę taka, coś jest innego w tym kolorze, ale też go bardzo lubię, bo również wygląda tak bardzo naturalnie na ustach, nie jest taki, że jest ciemny, że idą najpierw usta, potem ja, tylko też bardzo ładnie wygląda. Eyeliner. Jeżeli chodzi o eyelinery, Cooler Caramel stosuje nieprzerwanie już od bardzo, bardzo długiego czasu. One są też bardzo wydajne, więc bardzo chętnie przygarnę, bo jeżeli mnie oglądacie systematycznie, to wiecie, że kreska na oku jest taką dla mnie podstawą, jeżeli chodzi o makijaż. Natomiast teraz, że chodzę w tych okularach, to nie jestem w stanie kreski zrobić. Natomiast już jutro mam badania te okulistyczne, więc trochę się nie mogę doczekać, kiedy wrócę do soczewek. No ale nie narzekam, po prostu trzeba to przeżyć. Tutaj również zdecydowałam się na taki pędzelek. Brakowało mi czegoś do dolnej powieki. Ja mam dość małe powieki i potrzebuję pędzli, które są bardzo precyzyjne. I bardzo często mam ten problem, że używam zbyt dużego pędzla. On jest standardowy do większości oczu, do większości cer, a okazuje się, że na mojej twarzy czy na mojej powiece takie pędzle są za duże i po prostu źle wygląda. Wychodzą jakieś plamy, jakieś takie, może nie, że niedociągnięcia, tylko właśnie, że wyjeżdża mi cień, czy na przykład bronzer gdzieś, gdzie nie powinien. I właśnie mi się spodobał, nie widziałam jeszcze w żadnej firmie właśnie takiej końcówki pędzla. Zobaczcie, on jest taki cieniutki. I postanowiłam właśnie wypróbować, bo wydaje mi się, że on może być fajny na dolną powiekę. Wydaje mi się taki właśnie dość precyzyjny. Folijkę odkładam osobno, bo Tosia jest folijkożercą. Chociaż powiem Wam, że teraz jak widzę
Ja zawsze dbałam o to, żeby Tosia, nie wiem, właśnie ona uwielbia jeść takie dziwne rzeczy jak folie, jakieś siatki foliowe, reklamówki. Ja zawsze wszystkie reklamówki chowałam, ale jak ona się już gdzieś dorwała, no to tylko było słychać, że ona to tak mamle, no nie? I ona to połykała. Ja się bałam, żeby jej coś się nie wydarzyło. Ale nigdy z nią nie miałam problemów żadnych żołądkowych. A mi wystarczy, że za dużo zje swojego futra i ma już jakieś rewolucje żołądkowe. Więc to jest tak, jak jest kot rasowy, jak Mimi. To jednak są takie bardziej delikatne te zwierzątka, niż właśnie Tosia, która zje wszystko i wszystko przez nią przeleci i nic jej nie jest. Chociaż Tosia też jest na pół rasowa, bo jej mama była kotką rasową, ale się puściła i był mezalians, wiecie, z jakimś kocurem ze wsi, no nie? Więc wyszło 10 takich Tosiów. I moje drogie, 845, to jest właśnie ten błyszczak, o którym wam przed chwilką mówiłam. Wiecie co? Ja wam może pokażę na ręce, czym one się różnią, bo zobaczcie sobie może tak w opakowaniu. To jest ten 8... Czekajcie, żeby wam nie pomylić. Tak. To jest 843, to jest 845. Ja je na pewno oba będę używać, bo oba uwielbiam, ubóstwiam. To są moje ulubione pomadki właśnie z Cooler Caramel. Jeżeli chodzi o taki efekt, który robi robotę. Natomiast jeżeli potrzebuję coś takiego na szybko, tego delikatnego, to tamta 287, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 287 pomad. I zobaczcie. Tutaj jest 845, tutaj 843. Wszystkie te kosmetyki, które wam dzisiaj pokazuję, oczywiście będziecie miały link w opisie filmu. No więc widać, że jest taka bardzo delikatna różnica w tych kolorach, ale nie jest ona jakoś wybitnie szczególnie znacząca. Więc warto poeksperymentować, pozwolić sobie na takie szaleństwo. O, i troszeczkę cieni do powiek. Tutaj mamy taki róż. Bardzo delikatny, bardzo blady. Wydaje mi się, że na wiosnę może to być taka ciekawa baza. Już wam będę mówiła jakieś numerki. Nie umiałam się odnaleźć na opakowaniu, przepraszam. To jest numer 017. Nie wiem, jakoś tak patrzę na numerki, nie widzę. Kolejny odcień, również jest to róż. Ale właśnie taki bardziej herbaciany, bardziej przygaszony, bardziej ciemny. Myślę, że to może ciekawie wyglądać. Takie połączenie kolorystyczne. I on jest już taki bardziej troszeczkę metaliczny. Nie jest to taki szał-ciał, ale troszeczkę się mieni. Nie jestem pewna, jakby w tej lampie będziecie to widzieć. No ale będę oczywiście robić czat make-upy. Wtedy wszystko będzie ładnie wyglądało, poprawnie, więc mam nadzieję, że wtedy lepiej będzie widać. I ten kolor jest taki, on jest właśnie tak jak powiedziałam, herbaciany. To jest taki niby róż, ale ma taką delikatnie pomarańczową nutę, ale ona nie jest taka neonowa czy marchewkowa, tylko właśnie taka bardziej jakby morelka. To jest numer 111. Kolejno, tutaj co my tu mamy? A róż do policzków, bo teraz właśnie Cooler Caramel ma nowości. Między innymi właśnie te róże do policzków. Ale to elegancko wygląda. Bardzo mi się podobają te nowe opakowania Cooler Caramel. Muszę wam powiedzieć, że one bardzo trafiają w moje gusta. Ta biel połączona delikatnie z tym drewnem. Wspaniale to wygląda. Ja nie jest... Ojej, tu jest nawet lusterko. Super, myślę, że tak w podróż świetna sprawa. Ja nie jestem jakąś wielką fanką róży, dlatego że jestem posiadaczką cery naczynkowej i po prostu nie lubię zaróżowionych policzków, ale właśnie czasami tak mam na wiosnę, że nachodzi mnie, ojej, jest ta wiosna, tak wszystko kwitnie i ten róż by tak pasował, więc dobrze, że mam na wiosnę, bo jeżeli kiedykolwiek mnie nachodzi jakieś tam, no nie wiem, chęć noszenia różu, to właśnie zazwyczaj na wiosnę. No i poza tym też chciałabym wam coś od czasu do czasu nowego pokazać, nie tylko co ja używam, prawda? Więc może sobie faktycznie zrobimy taki chat make-up i użyję różu. O, puder, to też są te nowości Cooler Caramel i jestem ich mega ciekawa. Uwielbiam puder z Cooler Caramel jedwabny. Ojej, ale on jest piękny. Mineralny puder. Boże, jak to pięknie wygląda, mega elegancko. Jest to, widzicie, mało miejsca zajmuje gdzieś na przykład w podróż, na pewno będę zabierać. Jest też to lusterko, ej, super. To jest numer 608. To jest, może nie jest jakieś wybitnie ciężkie, ale czuć, że to jest po prostu takie skondensowane. I tutaj jest magnesik. Czekajcie, widzicie, teraz nie nałożyłam tych magnesów, tak trzeba. Tak, chciałam zaszpanować i jak zwykle wyszło po agnieszkowemu. Ale już tak nie trzęsnę mocno, tylko delikatnie. Dobra.
przemilczmy. I ostatni to też będzie cień. I również jest to taki w odcieniach fioletu, takiej troszkę oberżyny, taki ciemny fiolet. To jest numer 053. Zobaczcie sobie, tak wygląda pigmentacja. Taka na poziomie Cooler Caramel, to nie jest pigmentacja, która jest taka całkowita, ultra super mocna, natomiast jest średnia, poprawna, widzę, że nie robi plam, przynajmniej na słoczu. Bardzo dobra dla osób takich jak ja, czyli po prostu początkujących z makijażem, które łatwo potrafią zrobić sobie jakieś plamy, więc wiadomo, jeżeli coś ma troszeczkę słabszy pigment, no to łatwiej jest to budować niż odratować, jak się zrobi plamę. Więc tak to wygląda. Będę testować, myślę, że zrobimy sobie jakiś chat make-up i wtedy Wam pokażę część z tych kosmetyków, a jutro zobaczymy, czy kwalifikuje się do zabiegu korekcji wzroku. No to misie, ja już po. Widzimy się za chwilkę w domu, opowiem Wam, jak było na konsultacji w sprawie korekcji wzroku. Wróciłam do domu, niesamodzielnie. Trzeba to brać pod uwagę, że podczas takich różnych konsultacji czy zabiegów okulistycznych często kropione są te oczy atropiną lub związkami pochodnymi. To powoduje, że ta źrenica jest bardzo rozszerzona i przez to jest troszeczkę problem z patrzeniem. Dlatego od razu ja sobie zorganizowałam Adriana, żeby mnie przywiózł i zawiózł na ten zabieg. Znaczy zabieg. To na razie była tylko i wyłącznie konsultacja. Przyznam szczerze, że ja jeszcze sama nie wnikałam bardzo w te metody, nie wybierałam nic. Wiem, że niektóre osoby tak robią, natomiast ja pomyślałam, poczytam, chcę się zorientować, na czym to polega, ale nie chcę samodzielnie podejmować decyzji, na jaką ja chcę decydować się metodę, no bo ja nie mam fioletowego pojęcia, na czym dokładnie te metody polegają, jak się je dobiera w zależności od różnych właśnie parametrów, które są na gałce ocznej. Dlatego ja postanowiłam, że całkowicie zaufam okulistce, która będzie wykonywać ten zabieg. I pani mi właśnie powiedziała, że moje oko, całe szczęście, kwalifikuje się do takiego zabiegu. Bardzo mnie tym pani ucieszyła, ponieważ okazuje się, że przy mojej wadzie jest ona duża. Widać, że to oko już są pewne zmiany, które zaszły pod wpływem tego, że ja tak długo, już 14 lat noszę soczewki kontaktowe. Natomiast pani powiedziała, że pomimo tego jeszcze ja ten zabieg mogę wykonać i prawdopodobnie uda się całkowicie do zera cofnąć tę wadę. Więc jestem bardzo zadowolona po tej wizycie i w sumie myślę tylko i wyłącznie o tym. Jeżeli chodzi o samą właśnie tą konsultację, to na początku miałam robionych szereg badań, niektóre kilkukrotnie, przed zakropieniem oczu, po zakropieniu oczu i potem na sam koniec konsultacja, najpierw z takim szybkim zabiegiem, później znowu musiałam troszeczkę poczekać, jeszcze miałam inne badania robione i znowu już taka finalna konsultacja, kiedy pani doktor miała wszystkie właśnie te karty, te parametry, wszystkie wyniki, również taką ankietę przeze mnie wypełnioną, czego ja oczekuję, dlaczego chcę się poddać, czy jestem właśnie, mam jakieś choroby, czy u mnie w rodzinie gdzieś występowały jakieś choroby. Więc mając pełny plik dokumentów, właśnie tam pani wtedy rozmawiała ze mną na temat tego, że da się zrobić tą korekcję i powiedziała, że z jednym okiem ogólnie nie będzie problemu. To, gdzie mam dość, znaczy ja mam dużą wadę ogólnie, bo mam minus 75 na jednym oku, minus 7,5 na drugim, soczewki. Natomiast jeżeli chodzi o okulary, to jest minus 6 na jedno oko, minus 8,25 na drugie oko. Więc mam przeogromną wadę i powiedziała, że to oko, gdzie mam właśnie tą wadę minus 7,5 w soczewkach, minus 8,25 w okularach, to oko będzie troszeczkę bardziej problematyczne, ale na szczęście nie jest to tak, że jak się decyduje na jeden zabieg, to musi już go wykonać i na przykład się okazuje, że no ten zabieg nie daje rady i nie można zmienić tego zabiegu. Okazuje się, że spokojnie można tymi metodami żonglować. I pani powiedziała, że w razie, gdyby okazało się, że ta metoda, która mi zaproponowała, będzie niewystarczająca, spokojnie wtedy możemy dociągnąć jakby to jedno, to gorsze oko inną metodą. I ta metoda, którą ona mi zaproponowała, to jest Fentolastic, jeżeli się nie mylę, mam taki cały plik właśnie wszystkich niezbędnych informacji. Już Wam powiem. Nie, przepraszam. Więc tak, pani mi zaproponowała metodę LentiView, czy LentiView, jak to się czyta, Smile. I to jest metoda droższa, ale spokojnie moją wadę powinno się wyciągnąć tą metodą. Natomiast ona jest o tyle fajna, że dość szybko wraca się po niej do pełni zdrowia i dość szybko blizna się na oku goi, bo jest ona niewielka.
Natomiast gdyby się okazało, że ta właśnie metoda Lentil View jest niewystarczająca dla tego mojego gorszego oka, to wtedy może mi zaproponować zrobienie metodą Femto LASIK. I ona jest taka, że można troszeczkę bardziej inwazyjnie wpłynąć na to oko, ale proces, czas rekonwalescencji jest dłuższy, jest to troszeczkę bardziej uciążliwe i chyba z tego powodu ta metoda jest troszeczkę tańsza. Wszystko mam tutaj właśnie podane, wszystko o czym powinnam wiedzieć. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, powiedziałam też pani, że no, jest ona osobą, po prostu chyba jedyną, która może mi pomóc ze względu na jej kwalifikacje, że jest osobą bardzo dobrze wykształconą, kształciła się nie tylko w Polsce, również za granicą. Więc co, ja wam po prostu podlinkuję konkretnie nazwisko tej pani i Optegrę w Katowicach, gdzie właśnie mam ten zabieg mieć wykonywany. Gdyby was to interesowało, no to wtedy sobie nawet same możecie się przekonać o tym, jak ta pani ma dużo kwalifikacji. Ja czytałam o niej przede wszystkim na Znany Lekarz, też na jakichś innych forach, po prostu w Google wpisywałam nazwisko po kolei różnych lekarzy od korekcji wzroku i o nich czytałam różne opinie. I po prostu widząc dużo dobrych opinii na temat tej konkretnej okulistki, plus widząc, jak ona ma duże wykształcenie właśnie pod kątem tego, gdzie się kształciła, ile tych kursów dodatkowych robiła, no to stwierdziłam, że konkretnie chcę zobaczyć, spróbować do tej pani się poddać. I widzę, jak z nią rozmawiałam, że była bardzo konkretna. Ja wam też mówiłam, że już miałam kiedyś takie troszkę wstępne badanie do korekcji wzroku innego okulisty, do tego, do którego aktualnie chodzę. I ogólnie też ta pani potwierdziła mi, że ten pan tak prawidłowo mnie zbadał, dobrze wszystko mówił, więc ogólnie jedynie co mnie zaskoczyło, ja wam 2 tygodnie temu w weekendowym vlogu mówiłam, że u mnie prawdopodobnie wada wzroku wynika z tego, że mi okulistka spieprzyła wzrok, a ta pani powiedziała, że nie, że gdyby mi ta okulistka nie dobrała okularów w wieku 4 lat, to prawdopodobnie w tym momencie nie widziałabym nic. Nie wiem, czy miałabym aż tak dużą wadę, że po prostu byłabym niewidomą osobą niemal, czy raczej chodzi o to, że faktycznie miałabym jeszcze jakieś gorsze schorzenia, które by wyszły w trakcie, coś, jakaś choroba by się pojawiła. Naprawdę, jak ja to usłyszałam, to mnie zmroziło i wolałam się nie dopytywać. Może jednak mimo wszystko cieszę się, że się to wszystko tak u mnie potoczyło. Niemniej jednak faktycznie zwróciła też na to uwagę, że to, że miałam dobierane okulary troszeczkę zbyt słabe, zawsze, bo była jakaś taka metoda i mi tak okulistka mówiła, że trzeba dobierać zbyt słabe okulary, żeby oko troszeczkę pracowało i troszeczkę się wysilało, żeby nie było rozleniwione. I dobierała mi zawsze troszeczkę za słabe okulary i że to powodowało raz, że mi wada postępowała. Dwa, no jednak edukacja, że się dużo po prostu czyta, siedzi w tych książkach na komputerze. Więc tak, więc ogólnie bardzo się cieszę, jestem zadowolona. Jeżeli macie jakieś pytania, no to możecie zadawać, natomiast wiecie, ja w tym momencie jeszcze niewiele wiem, bo to była tylko i wyłącznie konsultacja. Do zobaczenia w poniedziałek, będzie kolejny film, a w kolejną sobotę kolejny weekendowy vlog. I gdzie pojedziemy? Za granicę. Więc serdecznie już teraz zapraszam. Cześć!